Hej, siemanko, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Buszu. Dzisiaj sobie robimy poradnik do Yone. Nie będzie to normalny poradnik, bo będzie to gameplayowy poradnik, czyli poradnik, w którym po prostu gram i wy patrzycie, co ja gram i się z tego uczycie, czyli taki poradnik w praktyce, bo jest sporo osób, które właśnie nie przypada za formą poradnikową, którą obecnie robię, czyli po prostu runy, combo itd., tylko woli po prostu stary gameplay. Ja to rozumiem, ja to szanuję. Dlatego dzisiaj wychodzę na przekór i zagram sobie tutaj gierkę. Jest to ranked poziom D4 na łeście, na moim smurfie sobie gramy. Także zobaczymy, co z tego będzie. Anivia jest dla nas słabym matchupem, jest lepszym czempionem od nas w early. Wydaje mi się, że nawet do szóstki. Dlatego ja sobie tutaj gram wyjątkowo z bucikiem. Chociaż jestem fanem Conquerora. I co jeszcze? Aha, i zacząłem sobie z Doran Shieldem wyjątkowo. Raczej jestem fanem Doran's Blade'a. Z tego, co widzę... Raczej bot pullował, tak. Karim od razu się wpieprzył. No nie wróży to nic dobrego. Ja tu się w ogóle nie mogę wymieniać. Jak widzicie, nie podchodzę niepotrzebnie do minionu, żeby nie dostać niepotrzebnego połku. Czerwan inwajduje blue. Dobrze wiedzieć, nasze blue może być zagrożone. Jednak ja nic za bardzo nie mogę z tym zrobić. Niestety dostałem to. Ja też i one dość długo nie grałem, powiem wam, kochani. Także może być dość drewnianie na początku. Jakoś ostatnio wolę inne czempiony, chociaż i one nie gram źle, ale nie jestem fenomenalnym i one. Trzeba to sobie jasno zaznaczyć. No niedobrze. Dość dużo sfarmiłem, nie jest źle. Close CS-y. Patrząc na to, że gram na range'a. O, nie wiem, jak to dostałem. Myślałem też o QSS-ie w tej gierce, bo jednak chcemy raczej kupić pierwsze buty na Yone, przez co Merkurki raczej nie są wskazane, tylko Berserkerki. A nie wiem, możemy być bardzo od topside'u. Tutaj raczej pójdziemy sobie w Shield Bow. Ostatnio bardziej popularny item na Yone. Jest po prostu lepszy niż Gale Force. Przyda się na burst od Anivii. A jeszcze zobaczymy. Myślę, że Gale Force jest fajny, jak jesteście mega do przodu. Oj, tutaj. Tutaj Anaki. Zwardujemy sobie, mimo że tutaj mamy jakiegoś wardzioszka. No to nie chcemy raczej mieć dwóch wardów w slocie. Mogłem użyć E tutaj teoretycznie. Nie wiem, czy to jest Aatrox czy Hecarim, tak TWH. Ale spodziewam się, że może być Hecarim. Nie jest to Aatrox. Gnębią nam tego bota, ale... Czerwon na razie trochę śpi, no Hecarim na pewno go z outfarmi. Ja tutaj idę, żeby je przerwać w razie czego. Widzicie? Tutaj jeszcze W, żeby zablokować damage z tower shota. Tak myślałem, że gościu będzie chciał tapować, bo miał złego wave'a. A dysponuje swoim teleportem, także trochę to przewidziałem. Za chwilę mamy szóstkę, mam też buty. Chciałbym jednak uzbierać na jakiegoś Pinkersa. Ona też będzie miała szóstkę po tej fali, także na pewno ją spuszuję szybko. Ja mam całe HP, także mogę tu na hama spuszować po prostu. Nie chciałbym jednak creepów tracić za darmo. Dobra, jest gitara. Cofniemy sobie, mamy na budki, mamy na jakiegoś pinka, na potkę ewentualną, także myślę, że jest spoko. Early game przetrwaliśmy, także teraz powinno być z górki. Sprzedamy tą potkę, kupimy sobie odnawialną, kupimy sobie jakiegoś pinka i lecimy.
Jeśli chodzi o team compy, no to Gragas widzę, że jest dość częstą odpowiedzią na Aatroxa. Nie wydaje mi się, że najlepszą. Dodatkowo fajnie, jakby kupił w Rumble Vesta. To może go mu spingujemy, bo to na pierwszy item powinien kupić. Ale może nie, bo w sumie się wkurzy. Także jak tego nie kupi w przyszłości, to mu po prostu damy znać. Yone, jak ma już Berserkerki, no to jest praktycznie full build dla Yone. Taki memik trochę teraz jest, no bo te budki naprawdę bardzo dużo wam dają. Wasze cooldowny są niezwykle małe. Oj. Możemy się przejść na bota, oni raczej zresetują po tej fali. Ale może coś się uda wskurać. Nie są greedy na plate'a, co jest jak najbardziej spoko. Spuszowałem bota, więc idę. Spuszowałem mina, więc idę na bota. Nie chciałem używać R-ki od razu. Okej. On ma R-kę. Widzicie? Nie chciałem używać R-ki tutaj od razu. Dlaczego? Bo jeżeli ta Senna by flashnęła moją R-kę, no to ja lecę za ścianę i jestem w dupie po prostu. Dodatkowo tą R-kę zostawiam tutaj na Kajsa, więc myślę, że fajna sprawa. Tutaj jeszcze plejcik padnie. A naszego Ezreal, no, także naprawdę bardzo dużo dobrego się tutaj stało. Kupimy sobie właśnie pod Shieldboa już itemki, także myślę, że jak najbardziej spoko roaming. Anivia też tak bardzo dużo nie zgarnęła. Akurat Jarvan jeszcze tą falę powinien sobie przytrzymać, ale był low HP, także może lepiej, że tutaj nie dał się zabić tej Anivii, bo by było niefajnie. Ona też sobie kupiła Seekera. Dobry item na nas, no mam praktycznie tylko Gragasa AP, no wiadomo, że Ezreal też coś AP damage'a będzie wciskał z Lulu, ale nie jest to dużo. Ja też mam trochę AP damage'a, właściwie 1/3 AP damage'a robi Yone, także nie jest to też mało. Jarvan jest na blue, czyli Hecarim prawdopodobnie też jest na blue. Niemniej możemy tutaj sobie zwardować. O, tutaj używamy E. Patrzcie. Oj. Głupia sytuacja. Oj, oj, tu jest Aatrox. Ja już tu nie będę flashował, ale że Aatrox mi tu z całego topa przyszedł, to trochę naki. Mogłem tutaj sfreshować od razu przez ścianę. Trochę zgridowałem, mówiąc szczerze, ale nie spodziewałem się Aatroxa. Gdyby nie Aatrox, to by było spoko. Moje Q też mogłem użyć do tyłu, a nie do przodu, także tutaj troszkę zmisplayowałem. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się Hecarima na topie. Wydaje mi się, że jego red jest up, ale no Jarvan nic z tym nie zrobi. Tutaj Senna, z tego co widzę, nie dysponuje flashem. Bardzo dobra R-ka od Jarvana w dwie osoby. Możemy sobie stajmować. Dwa kille na bocie, jak najbardziej spoko. Hecarim tylko co? Może ja coś tam poszukam roamu. Tylko pierw chcemy spuszować oczywiście. Plejcik wpadnie, jak najbardziej spoko. Okej, coś na topie się dzieje. Jakieś dymy. Okej, zabity. Spoko wyszło. My tutaj może damy Pinkersa. Hej, śpisz? Szkoda, że Jarvan nie miał cooldownu na E. Ułożył go jakoś głupio na krawie. Myślałem, że pije. Ojeju, ojeju, jeju. Ale że gościu E-ku nie trafił? No padłby ten Karim, a jakby nie padł, to by musiał R-ki używać. Także akurat głupia sytuacja, mam Lulu na plecach. Ona ma za chwilę R-kę. Użyj tej R-ki. Oj, kul, nie trafiłem. Kurwa mać! Aj, kul, nie trafiłem! Jakim jestem Bobem? Nie ma co pingować mojej drużyny, mogłem go na spokojnie zabić. Ajajaj. Kurde. A na jaki wyszło. Tak długo czekałem z moim E, bo widziałem, że Lul ma za chwilę R-eczkę.
Hanaki, dobra, puszniemy jeszcze jeden wave, chociaż jest to wave ciówcią. Ale Anivia ma mega szybki push, także zrobimy to. Te kanonki, co? Dobra, ale top nasz ora sobie, nawet bez Rumble Vesta, także jest jak najbardziej gites. Ja też już powoli kupuję sobie itemy. Także wydaje mi się, że tą Anivia outskaluje. W sensie Anivia bardzo dobrze skaluje, nie zrozumcie mnie źle. Ale jeden na jeden raczej nie ma ze mną szans, o ile trafi Rkę i tak dalej. Szkoda, że tego Hakarima nie udało się zabić. Wtedy naprawdę gierka by była dużo prostsza. Niemniej to, że nie padło na tym midzie jest w miarę okej, także nie wyszło to najgorzej. Idę. Tutaj będzie Anivia prawdopodobnie. Ale obrażenia robię. Głupio wyszło, co? Trochę Jarvan, nie wiem, on te cooldowny naprawdę bardzo słabo używa, gościu. Czekam na IW, w razie czego dlatego nie używam Q, żeby po prostu przejść przez ścianę. Nie wiem, nie wiem, słabo gra na dżunglę, powiem wam szczerze, kochani. On ma TPK, także nie powinno być źle. Bot się wywalił, 2 na 2, nie wiem jakim cudem się wywalili. Idę na mida, bo raczej go nie zabijemy, bo jest Hakarimem, jest mega szybki, a ja nie chcę stracić wave'a. No teraz straciliśmy dość dużo zabójstw. Szkoda, szkoda, big szkoda tak zwana. No nie jestem zadowolony z tego Jarvana. Dziwne buty w ogóle gościu kupił. Tak szczerze powiedziawszy. I że my bota straciliśmy przed 14 minutą. Też ciekawostka. Nie wiem, czy ani wefleszowała tak szczerze. Tutaj może mieć wardzioszka. Ma wardzioszka. Nie mam mereczki, bez mereczki mi ją ciężko zalinować. Też jako tako nie dostaję w ogóle pomocy od tego Jarvana. Okej. Mogłem jeszcze wutu wcisnąć. Dobra, spróbujemy coś na bocie. Bo tu jest ping właśnie, oni mnie widzą. W sensie ping wart. No jeżeli Jarvan przegrywa early z Hekarimem, to nie jest kolorowo, powiem wam, kochani. Okej, idę tu. Oni mogą tak robić. No, Ezreal zagrał to słabo, nie oszukujmy. Nie wiem, czy ja tu opłaca się, żebym coś robił? Raczej się opłaca. Ona sfeszowała. Bez sensu. Ja chciałem tylko asystę. Powinniśmy wziąć Drake'a. Drake jest jako tako też nasz win condition, jeśli zaczniemy to robić. Nie wiem, czy mój roam był dobry. Prawdopodobnie nie. Okej. Czemu moja drużyna intuje? Nie wiadomo, tego nikt nie wie. Nie mogę nic tu zrobić, trzy osoby są na midzie. Mogę sobie kupić Shieldbowa. Albo ją...
Ezreal coś zrobi? Oh my fucking god. Nie wiem, gościu słabo to zagrał. W ogóle nie widział, że ja się wbiłem. W sensie ja się wbiłem tylko dlatego, bo widziałem, że ten Ezreal jest blisko. A to mu senne. A nic nie będziemy pisać, bo gościu jest średni. Także nie mam co go jeszcze dołować. Teraz pójdziemy raczej w Blood Tristera. Raczej tak kupuję na drugi item, ewentualnie mogę sobie pójść w Infinity Edge'a, żeby mieć więcej obrażeń. Ale myślę, że Blood Trister będzie lepszy. Tutaj sobie zmutujemy idiotę. No, może być ciężko. Gościu nie kup... O nie, Brambleverse. Źle to napisałem, ale nieważne. Już mi się nie chciało zmieniać. Dobra. Tam nie ma, ale mogę wziąć bota. Dobra. Jeżeli nie padną, to będzie ok. Mogą nawet oddać ten tower. My weźmiemy dwa za to. Na midzie tower jest mega cenny, także wyszło spoko. Też dostaję solo golda. Także teraz chyba to wyszło spoko. Tutaj raczej nikt do mnie nie przyjdzie. Także może mogę sobie pozwolić na jeszcze jedną falę. Chociaż nie będę ryzykował raczej. Oho. Oni trolują, na pewno trolują. Dobra, okej, to jest free frag. Jak widzicie, nie używam R-ki, bo Kai'Sa jest tak szybka na swoim E, że łatwo to misnąć, przez co będziecie się ze mnie śmiali w komentarzu. Także niepotrzebnie to robić. Wiecie co, Gragas powinien być na bocie, bo mam TPK, my gram wokół Heralda. O, okej, ani nie ma R-ki. Boję się, że tu Hakarim idzie. Także nie chcę tego robić. Ale ładnie jest R-ki, skancelowałem jej R-kę. Jak widzicie, nie widzę Hakarima, ona gra dość agresywnie. A wiem, że on był gdzieś na bocie. Ach, my bad. Nie widzicie, powiedziałem to, że może tu być Hakarim, a mimo to nie doceniłem tego. No słabo, że ten Gragas tutaj tepnął bez powodu. Nie wiem, jak nasz boss się mógł wywalić. Dobra, jakoś pykło. Kurde, nie doceniam przeciwnika. Widzicie, to nie było tak oczywiste, że ten Hekarin tu przyjdzie, a mimo wszystko gdzieś w głowie to miałem, że może tu przyjść, no i przyszedł. Także my bad tutaj zdecydowanie. Na Niwie też kłopotliwie się gra, właśnie jak już ta maska jest, no to... Ona ma dość dużo many, także moje E jakby, jeżeli źle użyję, no to jest problematycznie. LK 26. Ja idę tu, albo tu idę, tu gram. Nie wiem. Nie wiem, kochani, nie wiem. Chyba powinienem topa, zapewniam, że Gragas stepował na bota. Ja nie chcę dawać tego Drake'a, bo dobry soul jest. Ezreal ma Deathblade'a, także... Okej. Co on robi? Okej. Okej. Aha. Jakoś pykło, ale tu idzie Aatrox z Hakarimem. Więc uciekam. Moja drużyna wywaliła się. Nie wiem, czy mi coś to da.
Dobra, to było ładne. To było ładne, nie powiem. Także ten filmik na pewno już pójdzie na nagranie. Tak, teraz już. Nawet jak przegramy, będzie co wrzucić. I widzicie, staram się odpowiednio grać wokół mojego E, czyli jeżeli nawet go użyję, to staram się właśnie jakoś Q użyć, W użyć, żeby po prostu nie używać go na marne, że przeciwnicy, jeżeli no wiedzą, gdzie cofnę, także staram się zawsze jakieś staki na Q nabić, żeby po prostu mieć podrzut, trochę się wyleczyć z mojego lifesteal'ka, także tak to używam. Sorry, że mało mówię, ale gierka jest naprawdę ciężka. Staram się po prostu skupić na niej. Niemniej myślę, że idzie parę fajnych rzeczy wyciągnąć. Jestem na bocie. Oni się niepotrzebnie biją. Nasz Ezreal jest mega słaby. Podobnie jak Jarvan. Nie wiem, czemu podejmujemy walkę, kiedy najsilniejsza postać nasza nie jest tam, gdzie być powinna. W sensie, niekoniecznie tam, gdzie być powinna, tylko. Tylko właśnie. Ja tam już nic nie zrobię, także wezmę chociaż tego towera. Ten Gragas też zaczął słabo grać. Ja sobie jeszcze trochę golda uzbiorę, żeby mieć pinka i KW miecz. Teraz no nie wróżę dobrze tej grze, powiem wam. Widzicie, mimo że to jest poziom jakiś low diament na łosie, także nie za niski, no to ludzie tutaj nie grają najlepiej. Ja mam niezłą farmę. Kurcze pieczone, to jest podstawowy item. Pokażę ci, gościu. Na Karima, na Senne, na Atroxa przede wszystkim. Nie wiem, coś tutaj byśmy mogli poświrować, ale. Don't buy. Ardent jest teraz useless. Chyba powinien być na bocie, ale chciałem coś tu wyłapać. To musimy defować piątkę. Ja muszę wyczekać, po zanim ma Anivia. Ja muszę wyczekać. Nie wiem, że ktoś pierwszy wbija, nie mogę pierwszy wbić. Wiecie, ceseki dostałem. Shieldbow mi nie pomógł, nie mogłem się tutaj ruszyć nawet. Nie wiem, kto dostał RK od Lulu. Nie wiem, czy nie był to Jarvan. No, ta Lulu z tym Ezrealem to są nie najlepsi gracze. Nie wiem, czy tutaj gierka nie będzie skończona. Nie każdą gierkę niestety idzie wygrać. Ja miałem dość dobrą wbitę, ale zero follow od teamu, nie wiem, co zrobił. Widziałem, że Jarvan się wbił potem trochę. Okej, okay, to jest troll. Chase. Chase'uj, chase'uj, chase'uj. Tepnij, tepnij, tepnij. Ale czy ja muszę sam tu myśleć? Ale gościu, czemu on od razu nie stepował? Czemu to Ezreal trolluje? Okej. Okay. Dobra, no ta Senna trochę bije. Nie rozumiem. Aby mi dała R-kę. Ja bym się dość dużo wyleczył i bym ich wszystkich zabił. Szkoda, że nie mamy chwili redukcji.
Okej, okay, pykło. Drake, bo to Hakarim robi. On to może robić. Dobra, Ezreal tu joinie, ja tu defuję. Jezu, ten Ezreal. Jak możecie na najbardziej bezpiecznym ADC-ie się wywalić 9 razy? Dobra, mamy Drake'a. O, ten Gragas nie gra źle, ale... Ja sobie wezmę tego wave'a i od razu idę na topa, bo tam jest duży wave. Jak się jest składa w ogóle teraz Mikaela? No, czyli go kupuje Lulu, okej. Okay. Ma już go. Bez sensu. Wezmę tylko topa, żeby nie musieli... Nie mogli jak spuszczać towera. Używam E, żeby po prostu w razie W, jak oni podejdą, móc cofnąć. Gdzie mi brakuje? 400 golda. Nasz wstajemy, w ogóle wizji tu nie mamy. Co ja bym sobie tu kupił? Może stopwatcha, chociaż ten IE by mi się przydało. $200, ten wave, tylko tutaj nic nie widzimy, widzicie? Jak nam Aatrox podejdzie. Ale moja Lulu może tu podejść? Nie, ona flashnęła, masakra. W sensie to było chujowe, to było my bad, ale... Oni powinni tu podejść, Jezu. O, ja pierdolę. No niestety, Anaki, przegrana gierka. Dajcie znać, czy w ogóle taka forma poradników się wam podoba, czy coś z niego wyciągnęliście. Myślę, że kilka fajnych akcji tutaj pokazałem. To też była pierwsza gierka tego dnia u mnie, także poziom był różny. Momentami strollowałem, jak widzieliście. Niepotrzebne wyjebki przede wszystkim wtedy, co... Na bocie się wywaliłem od Hekarima, mimo że to wiedziałem. Na tym topie też trochę niepotrzebne, bo mogłem spokojnie poczekać w bazie i nie gridować na tego miniona, którego ostatecznie nie dobiłem. Niemniej wydaje mi się, że Lulu powinna trochę lepiej to zagrać, powinna szybciej do mnie przyjść, a nie flashować jak jakiś mongo przez ścianę. Trochę się też nie dogadaliśmy. Jak widzieliście, oni też dość dużo pisali. No nie miałem w ogóle ani jednej dobrej osoby, z którą mogłem zagrać tę grę tak właściwie. Obrażenia średnie, tylko oni też byli dość nafidowani. Mieli dość dobry team comp. No nic, tyle to ode mnie. Nie każdą grę idzie niestety wygrać. Nie zagrałem jakoś cudownie, nie zagrałem moim zdaniem jakoś źle. Na pewno zagrałem lepiej niż ta Anivia. Tego jestem przekonany. Także, no co, zdarza się. Kilka rzeczy do poprawy. A ja się z wami żegnam. Dajcie znać, jak się podobało. Trzymajcie się. Elo.